Czuwaj. Jest z nami harcmistrzyni Ina Dominder-Daciuk, która na tegorocznej watrze jest zastępczynią komendantki do spraw wędrówek. Ino, czuwaj. Ile tras miała tegoroczna watra i gdzie się one odbywały? Tegoroczna watra miała dość dużo wędrówek, bo była ich aż 15, ale tak naprawdę uczestnicy mogli skorzystać z 14, pewnie zaraz dojdziemy do tego, dlaczego z 14, a nie z 15, skoro było 15. Gdzie się odbywały? Odbywały się w całej Polsce, od Pomorza, gdzie odbywała się taka trasa związana z linią brzegową, po Bieszczady, gdzie odbyły się aż 3 trasy, dwie w Polsce, po polskich Bieszczadach i jedna zagraniczna. Byli akademicy, którzy podjęli się na krańcach, że tak powiem, Polski tworzyć wędrówki, czyli na górze na Podlasiu i we Wrocławiu w mieście, ale były też wędrówki w centralnej Polsce. No i oczywiście szczęściem w nieszczęściu mieliśmy trasę, gdzie ostatnie wichury dotknęły dość mocno lasy i gdzie też wędrownicy wędrowali, a przy okazji podejmowali tam służbę. Właśnie jedną z tegorocznych tras był kurs drużynowych wędrowniczych. Skąd wyszła taka inicjatywa, skąd ten pomysł i jak przebiegał proces realizacji tego właśnie pomysłu? W ogóle ten kurs drużynowy to jest kolejna edycja i przebiegało to w taki, wydaje mi się, dość naturalny sposób. To znaczy padł pomysł, żeby powstał kurs drużynowy, który będzie po prostu na watrze, żeby z wędrownictwem, z tą metodyką wędrowniczą mieć jak najbardziej wspólnego. I była to trasa, którą druhna, która prowadziła kurs, poprowadziła też jako trasę. Uczestnicy mieli za zadanie, oprócz standardowych zajęć na kursach drużynowych wędrowniczych, ustalić trasę, bazę noclegową, zaopatrzenie, służbę. No a teraz są z nami na watrze, jako właśnie 15. trasa, której właśnie nie mogli uczestnicy wybrać, tylko zapisać się na kurs drużynowych. A jak przebiegała współpraca z komendantami pozostałych tras? Ponieważ tras było bardzo dużo, to uznaliśmy, że jedna osoba, czyli ja, nie jestem w stanie merytorycznie i tak emocjonalnie zająć się wszystkimi trasami naraz, więc zaproponowaliśmy, że w tym roku zostanie powołany zespół trasowy, do którego dołączyły 4 osoby, któremu szefowałam. Jakby każdy z tych członków odpowiadał za swoją dziedzinę, w której czuł się najlepiej, w której jest specjalistą. Mieliśmy człowieka od służby, ponieważ służba dla wędrowniczych watr jest bardzo ważna. Mieliśmy człowieka od nadzoru takiego metodycznego, aby wędrówka wędrownicza była naprawdę dostosowana do wędrowników. Osoby od promocji, zarówno w środowisku wędrowniczym, czyli jak wypromować trasę, ale także na zewnątrz. No i osoby od spraw organizacyjnych, bo nawet najlepiej przemyślana metodycznie wędrówka nie odbędzie się bez zaplecza organizacyjnego. Ale oprócz tego, że ci specjaliści wypowiadali się na swój temat, to mieli pod sobą jeszcze małe grupki trasowe, takie zastępy trasowe. I jakby każdy odpowiadał za swoje 4 bądź 5, dobrze mówię, 4 bądź 3 trasy. A w momencie, kiedy jakby nie do końca był pewny, co zrobić z jakąś tematyką, na przykład organizacyjną, to w zespole przedyskutowywaliśmy to razem, no ale on jakby był takim opiekunem, przyjacielem, dobrym duchem tej konkretnej trasy. Nie sądziłam, że był to aż tak złożony proces i aż tyle osób było zaangażowanych w zajęcie się właśnie trasami na tegorocznej watrze, dlatego gratuluję Ci, że ich wszystkich spięłaś do kupy i wyszło to tak dobrze, jak właśnie wyszło. No tak, trasy to jest połowa watry, nie, to jest ten pierwszy krok. Wydaje mi się, że cała watra ma sens, jeżeli integralnie łączy zarówno wędrówki, jak i zlot, dlatego zależało nam na tym, aby nikt z organizatorów tras nie był pozostawiony sam sobie i stąd ten zespół, któremu serdecznie z tego miejsca dziękuję. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Czuwaj. Czuwaj.